Kochani! Kiedy zaczynają się dzieje apostolskie, zaczynają się od tego, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotyka się ze swoimi uczniami. Mówi do nich, odpowiadając na ich pytanie, które brzmi: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? Mówi do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. W Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Oni myśleli, że zmartwychwstały Chrystus roztoczy przed nimi ziemski porządek rzeczy. Że zniszczy okupanta rzymskiego. Że odbuduje ich państwo. Oni pytali go, jak to będzie dalej? Jak tu dalej będzie? A Jezus mówi do nich tak: to nie wasza rzecz znać czasy i pory. Nie wasza rzecz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Jezus mówi do nich zupełnie coś innego, niż oni oczekują. Oni chcieli dostać od Niego pewnego rodzaju informacje, jak teraz będzie im dobrze. A Jezus mówi tak: nie wasza to rzecz się zastanawiać, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wiecie, to są zupełnie różne rzeczy. Wielu ludzi, zbawionych ludzi, chce wiedzieć, jaka jest ich droga. Pytają, ciągle pytają, pytają i pytają i pytają. Kościół to jest jeden wielki znak zapytania. Dokąd mam iść? Co mam robić? Jakie jest moje powołanie? Jakim jestem urzędnikiem? Jakie mam dary? Czym się mam zająć w królestwie? Mam stać prawą nogą czy lewą? Cały czas o coś pytają. Kościół znaków zapytania. Co będzie jutro? Co będzie za tydzień? Jaka jest twoja wizja? Co mam robić? Idę do proroka, zapytam, może mi powie. A Jezus mówi, Jezus Chrystus mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, ale weźmiecie moc Świętego Ducha i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Świętego Ducha. Narodziłeś się na nowo po to, żeby być świadkiem Jezusa. Nie po to, żeby wiedzieć, co przyniesie dzień jutrzejszy. Powiedzieć ci, co przyniesie dzień jutrzejszy? Mnie jako świadka Jezusa. Ciebie jako świadka Jezusa przyniesie dzień jutrzejszy. W jutrzejszy dzień nie musisz wejść z informacją, jak on będzie przebiegał. W jutrzejszy dzień musisz wejść z pewnością, kim jesteś w Chrystusie. Nieważne, co przyniesie jutrzejszy dzień. Ważne, że ty w Chrystusie będziesz kreował to, co będzie jutro. Masz moc Świętego Ducha, nie musisz się spinać. Kim jesteś? Jak ktoś mnie zapyta, kim jestem, to ja powiem, jestem człowiekiem posiadającym moc Świętego Ducha. Takim jestem człowiekiem. Jestem świadkiem Jezusa. Świadkiem Jezusa. Ty jesteś świadkiem Jezusa. Czy czujesz się dobrze, czy czujesz się źle? Nie twoja to rzecz znać czasy i pory. Nie rozkładaj się na tym. Nie zastanawiaj się, przestań zadawać wciąż tak wiele pytań. Wstań rano i powiedz, jestem twoim świadkiem. Jestem twoim świadkiem. Będę dzisiaj świadczył za pomocą słów i za pomocą czynów. Bez przerwy i cały czas. Od Jerozolimy po krańce ziemi. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz, Panie, ja rozumiem, że ja jestem twoim świadkiem. Ja nie będę ciągle wybiegał w przyszłość, jak będzie, co mam robić. Ja będę chodził w twoim świętym duchu.
On to do nich powiedział przed swoim odejściem. Jak to powiedział, został wzięty do nieba. To były jego ostatnie słowa. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Moc Ducha Świętego. Masz moc Ducha Świętego. Ojcze, ja wywyższam Cię. Ojcze, ja uwielbiam Cię za to, że jesteś wielkim Bogiem. Za to, że moc Twojego Świętego Ducha jest we mnie. Za to, że jesteś właśnie taki, jak powiedziałeś. Że ja nie muszę martwić się o dzień jutrzejszy. Ja dzisiaj jestem pewny tego, że jestem napełniony Twoim Świętym Duchem. Ja jestem Twoim świadkiem. Mekotowo koto kojorolo koto kolone. Ramaka baka to kolo koto solomor. Podnieś głos do Niego. Niech ta ziemia usłyszy świadka! Jesteśmy, Jezus, dziś Ty i ja na tronie Twym.
mistrzem go, mistrzem świata, mistrzem świata jest nasz Pan. Pan i Bóg. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos. Vivissami Cię, Cielo, 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 Cielo
ciało. Wywyższamy Cię. A wszystko, co na tej ziemi. Wywyższamy Cię. Oh,
Jezus. Pokój swój dał nam. Jemu składam dzięki dzienie. Chwałę serca mego. Szakowi. Jezus! Jezus! Dał nam swe zbawienie. Jezus! Jezus! Niepojęty w swojej mocy. Nic znalazłam, Cię znalazłam. Czego
Shakina Pride Knellor. W Twoim imieniu Jezus. W Twoim potężnym imieniu Jezus. Zwycięstwo każdego dnia. Siła każdego dnia. Panowanie każdego dnia. Wolność każdego dnia. Zaopatrzenie każdego dnia. Shakina Pride Knellor. Potężny, wieczny, żywy, jako to korona na front.
Święty Duchu. Ruach sale manero loro brodo. Święci się. Lego. Lena ma. I królestwo Twe. Święty Duchu, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Lego. Roni, oli alemano. Chwała Twa. Lena. Znosi mnie. Lena. Król mój. Jahwe. Thank you.
dziecko. Czy to jest od urodzenia? Nie. To się stało, tak? To się stało, balanowo. Czy chodzi w ogóle, czy nic nie chodzi? Co to dzieje? Może na jedną nogę stało. Czy ona jest za krótka, ta noga? No, jest to tak, jest. Dobrze. Podejdźcie, ewangeliści, do dziecka, módlcie się o niego. Wydłużcie mu nogę, wyprostujcie kręgosłup. Niech kości w nodze staną się w biodrze silne odpowiednie. Potem niech się chłopiec przejdzie i niech powie, jak się czuje. Dear friends, can you hear me? Mówimy wam o żywym Bogu. We are here to tell you about the living God. Nie opowiadamy wam religii. We are not here to talk about religion. Ponieważ Bóg nie jest religią. Because God is not religion. Bóg jest osobą. God is a person. Nie można się go nauczyć. You cannot learn him. Ale można go poznać. But you can meet him. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Ucieleśniony żywy Bóg. Incarnated living God. On zszedł na ziemię. He came from heaven to earth. Żeby uratować ludzkość. To save humanity. On tu nie przyszedł. He didn't came. Aby sądzić ludzi. Here to judge people. Ale żeby uratować ludzi. But to save people. Ludzkość zbłądziła. Humanity, people just got lost. I nie ma ratunku dla niej. And there is no salvation for them. Dlatego Bóg. That is why. Zszedł na ziemię. God came on earth. Pod postacią Jezusa. And he became a man. Jesus I umarł Christ. Za ludzi. And he died for people. Jako człowiek. As a human being. Jeden za wszystkich. One for all. A za trzy dni. And in three days. Wstał z martwych ciele. He rose from the dead in flesh. To jest fakt. This is the fact. Dzisiaj każdy. And today everyone. Kto uwierzy w Jezusa. Believes in Jesus. Jako ofiarę. As a sacrifice. Zamiast niego. Instead of you. Uwierzy w to. You believe. If you believe. Że jego grzechy są przebaczone. That your sins are forgiven. Nie dlatego, że jest dobry. Not because you are good enough. Ale dlatego, że Jezus jest dobry. But because Jesus is good. Ten człowiek. Then. Pójdzie do nieba. You will go to heaven. Jeżeli chcesz pójść po śmierci do nieba. If you want to go to heaven and meet him after you die. Uwierz w Jezusa. Believe in Jesus. Uwierz, że umarł za ciebie. Believe that he died for you. Uwierz, że wstał z martwych. Believe that he rose from the dead. Uznaj go za Pana życia. Just confess him your Lord, Lord of your life. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Nawróciłem się do Boga. I was born again. W 2001 roku. In 2001. Wcześniej byłem przestępcą. Before I used to be a criminal. Miałem 17 lat. I was 17. Kiedy zamordowałem człowieka. When I killed a man. Trafiłem do więzienia po raz pierwszy. I went to prison for the first time in my life. Siedziałem wiele lat w więzieniach. And I spent many years out there. Produkowałem narkotyki. I was selling drugs. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Three times I was dying of cocaine. Rzucałem ludzi do bagażnika. I was kidnapping people. Robiłem krzywdę ludziom. I was harming them. Ale w 2001 roku. But in 2001. Dowiedziałem się, że jest żywy Bóg. I found out that there is a living God. Siedziałem wtedy w więzieniu. And I was there in prison. Uklęknąłem w celi na kolana. So in this prison room, I knelt down to my knees. I powiedziałem do niego. And I said to him. Jezu. Jesus. Ty jesteś taki święty. You are so holy. Ty jesteś taki czysty. You are so pure. A ja idę do piekła. And I'm going to hell. Pomóż mi, Jezu. Help me, Jesus. On tam do mnie przyszedł. And this was the day, very day when he zmienił moje życie. And this is when he started changing my life. On uratował mnie. He saved me. Za darmo. For free. Wszystkie sądy w tym kraju. And all the courts in this country. Skazywały mnie. We're trying to. Mówili, że nie ma dla mnie szansy. Put me to life sentence, saying there is no chance for me. Ale Bóg mi dał szansę. But God gave me a chance. To się nazywa łaska. This is grace. Słowo Boże mówi. Word of God says. Że wszyscy zgrzeszyli. That everybody sinned. I brak im chwały Bożej. And they
they lack glory of God. Ale są zbawieni z łaski. But they are saved by grace. Nie z uwagi na uczynki. Not because of what you do. Tylko z uwagi na Jezusa. But because of Jesus. Jeżeli jesteś porządnym człowiekiem, and if you are a good man, to pójdziesz do piekła. Then you will go to hell as well. Wejściem dla porządnych. If you want to. Jeżeli jesteś złym człowiekiem, if you are a good man or a bad man, to pójdziesz do piekła. You will also go to hell. Wejściem dla złych. Jeżeli jesteś człowiekiem, który mnie teraz słucha, if you are a person that can hear me right now, dobrym czy złym, whether you're good or bad, to powiedz Jezu. Just say right now, Jesus. Ja potrzebuję Ciebie. I need you. Przyjdź do mojego życia. Come to my life. Wierzę, że umarłeś za mnie. I believe you died for me. Wierzę, że wstałeś z martwych. I believe you rose from the dead. Oddaję Ci swoje życie. I am giving my life to you. On do Ciebie przyjdzie. And he shall come to you. On Cię zmieni. And he will change you. On Ci pomoże. He will help you. Jeżeli nie dowierzasz w to, co mówię, if you can't believe in what I say, ale na przykład cierpisz dzisiaj, but for example you suffer from some disease, jesteś chory, you are ill, masz problemy, you got some problems, masz nałogi, you are addicted, przyjdź tutaj, come up here, położymy na ciebie ręce, we are going to lay our hands on you, zostaniesz natychmiast uzdrowiony, and you will be healed immediately, natychmiast, immediately, natychmiast odejdą od ciebie nałogi, right away all addictions will be gone. Ryzykuj. Take a risk. Bądź kozakiem. Just be brave. Wystaw nas na próbę. Test us. Wystaw nas na próbę. Put us on test. Jeżeli kłamiemy, if we lie, to wniwecz to się obróci. Then you'll see for yourself. Ale jeżeli mówimy prawdę, but if we say the truth, to moc Boża stąpi na ciebie. Then the power of God will touch you. Duch Święty cię dotknie. And the Holy Spirit will touch you. Nie bój się. Do not be afraid. Zobacz, stoję przed tobą. Have a look. I'm standing here before you. Stoję personalnie. I'm real. I mówię ci, że spotkałem Jezusa. And I'm telling you, as a living person, I met Jesus. I Boża moc jest we mnie. And God's power is there in me. I Boża moc jest w tych ludziach. And God's power is there in those people here. Kto z was potrzebuje uzdrowienia? If you need a healing. Uwolnienia. If you need to be delivered. Dotknięcia z nieba. If you need to be touched. Zapraszam do przodu. Come up here. We're gonna pray for you. Hallelujah. Zróbcie miejsce, jeżeli ktoś potrzebuje. Wszyscy chorzy, wszyscy potrzebujący, do przodu chodźcie. Kto potrzebuje? Nieważne w jakim jesteś stanie, psychicznym, fizycznym, zapraszam do przodu. Hallelujah. To jest za darmo, za to się nie płaci. Jezus zapłacił na krzyżu Golgoty cenę uzdrowienia, uwolnienia, zaopatrzenia finansowego. Zapraszam. Kto potrzebuje? Przyjdź. Wystaw nas na próbę! Aleluja! Zaraz się okaże! Ewangeliści, podchodźcie, módlcie się o nich, pozdrawiajcie ich. Tak jak tego chłopca. Aleluja! Święty Duchu! Ty, który jesteś, wciąż ten sam. Wciąż ten sam. Aleluja! I tu korolono maralaranaj. Chodź tu, Kuba. Aleluja. Módlcie się o Kubę. Kładźcie na niego ręce. Ale
święty, bo jesteś święty, bo jesteś święty. Bo jesteś święty, bo jesteś święty.
zwyciężamy przez Twą moc. Zwyciężamy przez Twą moc. Codzień Jezus, zwyciężamy. Codziennie Jezus. Przez obecność Twą. Przez Twoją obecność. Zwyciężamy przez Twą krew. Halleluja. Zwyciężamy przez Twą moc. Codzień Jezus, zwyciężamy. Codziennie. Przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Codzień Jezus, zwyciężamy. Przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Codzień Jezus, zwyciężamy. Codziennie. Przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Codzień Jezus, zwyciężamy.
przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Co dzień Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Co dzień Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą.
zwyciężamy przez Twą moc. Co dzień Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Jako człowiek nowego przymierza nie możesz przegrać. Nowe przymierze nie zawiera w sobie alternatywy klęski. W nowym przymierzu, w krwi Jezusa Chrystusa, nie możesz przegrać. Jeżeli stoisz dziś przed problemem, który pojawił się lub został uwidoczniony, to wystarczy, że się nie cofniesz. Wystarczy, że będziesz szedł do przodu w ten problem. Możesz być zbity, jak wejdziesz w jego centrum. Ale wystarczy, że się nie cofniesz i zwyciężysz. Bo w nowym przymierzu, w krwi Jezusa Chrystusa, nie ma alternatywy porażki. W niczym. Tylko się nie cofnij. Krok w krok za tobą podąża śmierć. Ja przeklinam demoniczny
dzień Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Alleluja. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Co dzień Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Różnymi regionami na świecie są wzmożone działania demoniczne. Co pewien czas też są wzmażane nad tym krajem. Przez ostatnie kilka tygodni nadal trwa takie wzmożenie nad Polską, działanie ducha śmierci, odczuwalnego w świecie i w Kościele. Wielu z Was mogło odczuć takie rzeczy. Mogliście mieć koszmarne sny, ataki lęków, chęć wycofania, różnego rodzaju katastroficzne myśli, uderzające od strony waszej wiary i waszej tożsamości, podważające to, że w Chrystusie Jezusie jest absolutne zwycięstwo. To duch śmierci. Duch śmierci. Duch śmierci. On przychodzi, jak ma taką dziurę. Kilka lat temu przeszedł przez Polskę. Była masa kobiet w ciąży, które poroniły w tamtym czasie. Wiele też wierzących kobiet nie wiedziały, co się dzieje, nie umiały sobie z tym poradzić. Ale Słowo Boże mówi, że zły nie może cię tknąć. Jeżeli jesteś w duchu, masz głębokie zrozumienie swojej tożsamości, to zły nie może cię tknąć. Choćby koło twojego boku padło 1000, tobie nic nie będzie, tak mówi Słowo. Pamiętam, jak Agata była w ciąży. Jak powiedziała o tym, że jest w ciąży, jak rozdzwoniły się do niej telefony. Siostry w Chrystusie, które poroniły. Mówiły, ja też wierzyłam. Uważaj. A ja mówiłem, nie uważaj. Rób wszystko, tylko nie uważaj. Nie uważaj na to. Nie uważaj. Choćby 300 sióstr w Chrystusie poroniło, ty nie poronisz, bo Słowo Boże mówi, nie będzie roniącej pośród was. Mnie interesuje Słowo, a nie to, co widzą moje oczy. Ciebie musi interesować to, co mówi o tobie Nowe Przymierze. W Nowym Przymierzu nie ma dla ciebie porażki. Jeżeli w tym ostatnim czasie przeszedłeś coś takiego, co powiedziałem, chodź teraz, ja położę na ciebie ręce. Jeżeli twoje emocje zostały tak poruszone, chodź, bo to jest duch śmierci, duch śmierci. W imieniu Jezusa ja oczyszczam tych ludzi z duchowego pyłu, ducha śmierci. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ten duchowy pył spada z tych ludzi. Spada z tych ludzi. W imieniu Jezusa. Wszelkie obciążenie spada z tych ludzi. Wszelka frustracja odchodzi od tych ludzi. Przez imię Jezus. Wszelkie działanie ducha śmierci jest niwelowane. Wszelkie działanie ducha śmierci jest niwelowane. Wszelkie działanie ducha śmierci jest niwelowane. Wszelkie działanie ducha śmierci odchodzi teraz. Wszelki wpływ na umysł. Wszelkie obciążenie spada z tych ludzi. 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 Wszelkie obciążenie spada. Spada wszelkie obciążenie. Wszelkie obciążenie spada z tych ludzi. Wszelkie obciążenie spada z tych ludzi. Wszelkie obciążenie spada. Wszelkie obciążenie spada. Wszelki ciężar z nich spada. Wszelki ciężar z nich. Wszelki ciężar spada z tych ludzi. Wszelki
ciężar. Wszelkie działanie ducha śmierci spada z tych ludzi. Wszelka chęć wycofywania się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Kierowali mnie na takie studia, jak chciałeś. I tak będzie z twoim życiem w Królestwie Bożym. Jeśli nie będziesz budował osobistej wiary, będziesz ulegał sugestiom ludzi i tak naprawdę będziesz robił to, co chcą ludzie, a nie to, co chcesz ty. Wskutek tego nie będziesz robił tego, czego chce od ciebie Bóg. Apostoł Paweł powiedział, że biegu dokonał i zachował wiarę. Był takim samym człowiekiem, jak ty i ja. Kiedy postawiliśmy teraz swoje nogi na Areopagu, tam gdzie apostoł Paweł głosił po raz pierwszy Ewangelię na Europę, to Duch Święty nas poruszył, ale nie dlatego, że to miejsce jest namaszczone. Wiecie, tylko dlatego, że utożsamiamy się w ogóle z apostołem Pawłem. Dlatego bijemy na wiarę. Buduj wiarę w swoim życiu. Wszystko stosownie do wiary. Praca stosownie do wiary. Małżeństwo stosownie do wiary. Relacje stosownie do wiary. Kiedy chcesz założyć kościół, stosownie do wiary. Kiedy będziesz robił stosownie do twojej wiary, nic ci nie może zrobić diabeł. Powiedz
za apostołem Pawłem, że dokonałem biegu i zachowałem wiarę. Dokonamy biegu i zachowamy naszą wiarę, a tobie, diable, nic do nas. Zwyciężamy przez tą krew, zwyciężamy przez tą moc. Ciągle Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez tą krew, zwyciężamy przez tą moc. Ciągle Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Bye.
Tak jak ją przyjąłeś, tak w niej chodź. Ewangelia jest prosta. To Ewangelia pojednania człowieka z Bogiem przez Chrystusa Jezusa. Nie przez ludzkie uczynki i zachowania. Diabeł będzie zawsze mówił ludziom, że potrzebują czegoś jeszcze. Niczego nie potrzeba oprócz zjednoczenia z Bogiem, a ono jest w Chrystusie Jezusie przez przyjęcie Jego zastępczej ofiary, przez wiarę. To bardzo proste, banalne. Diabeł zawsze to będzie utrudniał. To wielki intelektualista. To największy humanista. On będzie zawsze mówił, jak musisz, aby mieć. A Słowo Boże mówi jasno. Za darmo. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Rozumiesz? Jeżeli słyszysz mnie teraz, a jesteś człowiekiem, który nie pojednał się z Bogiem, to przyjmij tą prostą Ewangelię. Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jeżeli chcesz umrzeć sam za swoje grzechy, to na własną rękę pójdziesz do piekła. Ale jeśli uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, to nie pójdziesz do piekła. Możesz iść do piekła jak chcesz, ale nie dlatego, że musisz. Już Izajasz wołał, kto wierzy wieści naszej, komu ramię Pana się objawiło. On przyszedł tutaj, był bez urody, nieznaczący, ale on przyszedł w jednym celu, umrzeć za grzechy ludzi, tak pokochał ludzi. To jest Ewangelia miłości. Uwierz w Jezusa, a Jego krew niczym kwas zutylizuje wszystkie twoje grzechy, poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Mówią o tym wielka tajemnica wiary. Oto poznałem tą tajemnicę wiary. Oto dzielę się z tobą wielką tajemnicą wiary. Powiedz, za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Powiedz to teraz. Ta tajemnica wiary jest taka, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Uwierz w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznaj Go za Pana swojego życia, a będziesz zbawiony. A kiedy już Go przyjąłeś, powiedz: Jezus, jesteś ze mną na zawsze. Nawet wtedy, kiedy upadam, Twoja krew mnie obmywa. Wierzę w zjednoczenie. Wierzę, że przez Twoją moc będę się uświęcał. Wierzę bardziej w Ciebie niż w siebie. W ogóle mnie już nie ma. Jesteś tylko Ty, Jezus. Powiedz to do Niego. Uwierz w zjednoczenie. I przestań nareszcie się starać. Nie napinaj się. Uwierz w łaskę. Jestem silny dzięki Jezusowi. Diabeł nade mną nie panuje dzięki temu, że się nie spinam, tylko ufam Jezusowi. To jest łaska. Łaska. Ojcze, dziękuję Ci za łaskę. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że rozumiejąc te rzeczy, panujemy nad diabłem. Zmieniamy się na Twój obraz, aby w niebie otrzymać nagrody. Halleluja! Przez obecność swą.
zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Przez Twą krew zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew, zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą.
przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą krew. Zwyciężamy przez Twą moc. Ciągle Jezus zwyciężamy przez obecność Twą. Thank you.
by Cię czcić, by chwalić Cię na wieki. Jesteś godzien być czcić.